tak 4-2. No szkoda, że tak szybko straciliśmy te bramki, bo mogło też, że nam pierwszy i drugi bramku ustawiłem mecz i później drugi połowie myślę, że podjęliśmy walkę i stąd te bramki. Szkoda, że się skończył 4-2. Bramki zmieniają odbicie meczu i jak szybko strzeliły bramkę i oni zostawili ten mecz, a my ten mecz, a my musieliśmy się otrząsnąć, zaraz była druga bramka i ciężko było w ogóle myśleć o jakichś założeniach tak się. Także przede wszystko sobie przemyśleliśmy i myślę, że druga połowa była lepsza. Statystyki nie grają, no. Lech się wygrał i cały to prawie. Lech nie radził sobie na swoim stadionie, tym razem bardziej było zaskakujące to, że tak szybko tutaj trzymał. Na pewno stały fragment przesądził i co ustawił ten mecz. Później była druga bramka i trzecia i Lech miał wszystko pod kontrolą. Może strzela się w 30 minut 3 bramki, to no, każdy zespół dostaje podnosi siebie i ten mecz może kontrolować w swój sposób. Także, no. Fajnie mi się ułożył mecz, dlatego tak wyglądało to pierwsza połowa. Były jakieś pretensje do bramkarza, że rzut karny za pomocą czym bramkę tak przepuszczono w taki sposób? Nie myślę, że razem wygrywamy, razem przegrywamy. Każdy z nas popełnia błędy, ale jesteśmy od tego, żeby następny mecz wyeliminować. My nie chcemy wygrywać bramkarza, bo jesteśmy drużyną i każdy wygrywa każdy przegrywa.